Witam serdecznie. Nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem, a w dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o tym, do rozwoju których chorób przewlekłych przyczynia się bezsenność. Opowiem, w jaki sposób zadbać o prawidłową higienę snu, jak szybciej zasnąć, jak nie wybudzać się w trakcie snu, jaka długość snu według badań naukowych daje nam najwięcej korzyści oraz jak zawsze nie zabraknie informacji, jak z wykorzystaniem naturalnych substancji zwalczyć bezsenność. Kłopoty ze snem to coraz powszechniejszy problem, który może dotyczyć nawet połowy naszego społeczeństwa po 50 roku życia. Bezsenność to pokłosie stale towarzyszącego nam stresu, przemęczenia, stosowania używek, niewłaściwej diety oraz braku regularnej aktywności fizycznej. Problem zaburzeń snu jest niestety bagatelizowany i to nie tylko przez osoby nim dotknięte, ale także przez lekarzy, którzy często proponują tylko doraźne rozwiązania. Stosowanie tabletek nasennych wydaje się być najprostszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem. Są to jednak tylko pozory. Przyjmowanie niektórych leków nasennych może bowiem prowadzić do uzależnienia. Ale spokojnie. O tym poinformuje Cię Twój lekarz prowadzący, więc ryzyko, że się uzależnisz od leków, jest naprawdę skrajnie niskie. Ale zawsze pamiętajmy, leki nasenne nie redukują przyczyn bezsenności, a jedynie maskują objawy właśnie bezsenności. Dlatego tak ważne jest holistyczne podejście do kwestii snu, wymagające odpowiedniego postępowania nie tylko przed samym snem, ale także w ciągu całego dnia. Każdy z nas może zrobić naprawdę wiele dla lepszego snu. Dzięki kilku zdrowym nawykom bezsenne noce mogą odejść w niepamięć, a w tym samym czasie poprawi się funkcjonowanie całego naszego ciała. Co ważne, wraz z poprawą jakości naszego snu znacznie zredukujemy ryzyko rozwoju przewlekłych schorzeń, mogących rozwijać się w wyniku zaburzeń snu czy jego niewystarczającej ilości. Ktoś może pomyśleć, przecież sen to tylko sen. Nawet jeśli się nie wyśpię, to po chwili zmęczenia wszystko wróci do normy. Niestety nie. Sen to jedna z najistotniejszych czynności życiowych, na którą poświęcamy średnio 30% naszego całego życia. Już sam fakt, że organizm potrzebuje przeznaczyć na sen około 1/3 doby, świadczy o ogromnej roli snu w naszym życiu. W trakcie snu zachodzą bowiem szeroko pojęte procesy odpoczynku i regeneracji organizmu, w tym resynteza neuroprzekaźników, normalizuje się praca układu krążenia i układu oddechowego, relaksują się mięśnie, normalizuje się gospodarka hormonalna. Jakie zatem korzyści dla naszego zdrowia wynikają ze snu o właściwej długości, ale także jakości? Przede wszystkim prawidłowy cykl snu i czuwania pomaga utrzymać równowagę hormonalną w naszym organizmie. Dotyczy to zwłaszcza takich hormonów jak hormon wzrostu czy też kortyzol, których wydzielanie jest ściśle uzależnione od cyklu dobowego. Po pierwsze, sen reguluje poziom kortyzolu, określanego jako hormon stresu. Niewystarczająca ilość snu zwiększa poziom tego hormonu, co generuje szereg niekorzystnych zmian w organizmie, a w tym zaburzenia gospodarki węglowodanowo-lipidowej. Zaburzenia w tym zakresie kończą się najczęściej przybieraniem na wadze oraz opornością komórek na insulinę, a to potęguje problemy z utrzymaniem wagi i utrzymaniem prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Ale to nie koniec. Okazuje się bowiem, że właśnie słaby sen osłabia dojrzewanie przeciwciał, to też ten odbija się na naszej ogólnej odporności. Zdrowy i jakościowy sen wpływa korzystnie na funkcje odpornościowe, utrzymując optymalny poziom komórek odpornościowych oraz ich odpowiednią aktywność, oczywiście poprzez normalizację poziomu kortyzolu. Zatem osoby notorycznie niewysypiające się mogą być bardziej podatne na rozwój różnego rodzaju infekcji. W czasie snu wzrasta również poziom hormonu wzrostu, który odpowiada za procesy regeneracyjne, normalizuje on również poziom glukozy oraz lipidów w naszej krwi. Zaburzeniom snu może towarzyszyć zatem spadek poziomu hormonu wzrostu. A jaka jest jego rola w naszym ciele? Po pierwsze, zwiększa on gęstość kości, zwiększa ilość masy mięśniowej, dodaje nam energii, zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej i chroni nasze serce. Co zatem stanie się, jeśli poprzez zły sen zmniejszy się jego wydzielanie? Otóż będziemy mieć słabsze kości, mniej masy mięśniowej, w szczególności w wieku starszym, będziemy czuć się zmęczeni i oczywiście odłoży nam się większa ilość tkanki tłuszczowej w naszym ciele. Hormon wzrostu wzmacnia również naszą odporność poprzez hamowanie starzenia się naszego układu immunologicznego, a w tym grasicy, gdzie dojrzewają nasze przeciwciała.
Ale to nie koniec. Słaby sen niesie ze sobą inne, mało przyjemne konsekwencje dla naszego zdrowia. Zarówno skrócony sen, jak i pogorszenie jego jakości obniżają wrażliwość komórek na insulinę oraz powoduje obniżoną tolerancję glukozy. W dłuższej perspektywie czasu prowadzi to do zwiększonego ryzyka rozwoju, najpierw insulinooporności, a następnie cukrzycy typu drugiego. Odpowiedni sen chroni przed przybieraniem na wadze. Krótszy sen i jego niewystarczająca jakość promują kilka mechanizmów, które mogą prowadzić do przyrostu masy ciała. Przede wszystkim spadek poziomu hormonu wzrostu i zwiększenie poziomu kortyzolu mogą prowadzić do podwyższonego poziomu glukozy i insuliny w naszej krwi, a to utrudnia spalanie tkanki tłuszczowej oraz sprzyja jej kumulowaniu w naszym ciele. Sen jest również niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania naszego układu pokarmowego. Nie bez powodu osoby niewyspane doświadczają zaburzeń pamięci, zaburzeń koncentracji, a także pogorszenia samopoczucia psychicznego. Znany jest bowiem związek między brakiem wystarczającej ilości snu, a większą podatnością na rozwój depresji, czego niejednokrotnie dowodzili naukowcy w badaniach naukowych. Jak zatem widać, sen ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania doskonałego samopoczucia psychicznego, stanowiąc doskonałą profilaktykę wielu przewlekłych chorób. Dlatego nie należy bagatelizować problemów związanych ze snem. Pamiętajmy, doświadczyć możemy zarówno ilościowego deficytu snu, czyli zbyt małej ilości odpoczynku nocnego, jak i zaburzeń jakościowych, wynikających np. z częstego wybudzania się. Jak zatem rozpoznać niedobór snu i jakie są jego odpowiednie ilości? Osoby mające problem ze snem doskonale wiedzą, że ilość ich snu jest niewystarczająca. Wystarczy spojrzeć na zegarek. Jeśli spaliśmy na przykład tylko 5 godzin, to jest zdecydowanie za mało dla większości osób. Ale patrząc w drugą stronę, niekiedy osoby pozornie przysypiające nawet całą noc mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że nie wysypiają się odpowiednio. Tutaj winą jest niewystarczająca jakość snu. Wówczas organizm sygnalizuje nam to pod postacią takich symptomów jak rozdrażnienie, nerwowość, kłopoty z koncentracją, bóle głowy. Pojawia się oczywiście także senność w ciągu dnia i zmęczenie odczuwane po przebudzeniu. Dłuższe utrzymywanie się takich problemów skutkuje rozwojem powikłań zdrowotnych, takich jak przyrost masy ciała, pogorszenie naturalnej odporności organizmu, rozwój takich schorzeń przewlekłych jak cukrzyca typu drugiego czy też choroby serca. Jak zatem skutecznie temu zapobiegać i zapewnić sobie zdrowy, regenerujący sen? Należy kompleksowo zadbać o zdrowy styl życia, wprowadzając modyfikacje sposobu żywienia, a także zadbać o szeroko pojętą higienę snu. Warto potraktować to zagadnienie naprawdę poważnie, gdyż osoby przesypiające od 5 do 6 godzin na dobę, jak dowiedli naukowcy, mają o 12% większe ryzyko śmiertelności ogólnej niż osoby śpiące od 7 do 8 godzin. Z drugiej strony osoby poświęcające na sen powyżej 8-9 godzin na dobę mają ryzyko śmiertelności większe o 30%. Takie dane pozwalają na oszacowanie optymalnej ilości snu, która powinna oscylować wokół 7-8 godzin na dobę. Oczywiście nie należy obsesyjnie dążyć do utrzymania dokładnie takiej długości snu. Dlaczego? Ponieważ są to dane uśrednione, tyczące się ogółu społeczeństwa i średniej jakości snu. Musimy zawsze pamiętać, że poza długością snu ogromne znaczenie ma jego jakość. Ponadto każdy z nas ma indywidualne zapotrzebowanie na sen, które może zmieniać się wraz z wiekiem. Jeśli zatem twój sen jest średniej jakości, czasami wybudzasz się w nocy, to staraj się spać od 7 do 8 godzin na dzień. Jeśli jednak jakość twojego snu jest wzorowa i powtarzalna i czujesz się wypoczęty po 6 godzinach, nie powinieneś na siłę go wydłużać. Kłopoty ze snem mogą dotyczyć zarówno problemów z zaśnięciem, jak i utrzymaniem ciągłości snu w ciągu całej nocy. Zatem po pierwsze, aby zasnąć o odpowiedniej porze i móc przespać całą noc, konieczne jest prowadzenie uregulowanego trybu życia, to jest bardzo ważne. Warto wstawać i kłaść się spać o względnie stałych porach. Taka normalizacja cyklu dobowego ułatwia nam zasypianie. Wystarczy spojrzeć na osoby pracujące zmianowo, u których to właśnie często pojawiają się problemy ze snem. Przed snem koniecznie należy zadbać o wyciszenie, nie tylko dosłownie ograniczając dostęp bodźców dźwiękowych. Chodzi także o wyciszenie rozumiane jako rozluźnienie i wyeliminowanie stresu. Dobrze jest wypracować własny rytuał zasypiania. Nie powinno to być absolutnie oglądanie telewizji, a raczej czytanie książek czy też relaksujący masaż. Stres skutecznie zakłóca inicjację snu,
utrudniając zasypianie, sprzyjając częstym wybudzaniom w ciągu nocy. Wskazane jest zatem opracowanie technik relaksacyjnych, pomagających zapanować nad stresem. Doskonale sprawdzą się tutaj m.in. techniki oddechowe, medytacja, joga, masaże relaksujące czy też ciepła kąpiel z dodatkiem olejku lawendowego. Wieczorem na 2 godziny przed snem należy wyeliminować silne oświetlenie, a także niebieskie światło emitowane przez telewizor czy też ekran komputera. Jeśli tego nie zrobimy, nasz organizm błędnie zinterpretuje takie oświetlenie jako światło dzienne i zaburzeniu ulegnie fizjologiczny cykl dnia i nocy. Należy zatem zadbać o to, aby w sypialni nie znalazło się miejsce dla telewizora czy też naszego smartfona, który emituje niebieskie światło. Warto natomiast zadbać o grubsze zasłony, które skutecznie zablokują dostęp światła z zewnątrz. Poza zmniejszeniem ilości światła, warto zadbać także o odpowiednią temperaturę w sypialni, powinna ona bowiem wynosić od 18 do 21 stopni Celsjusza. Dla zachowania higieny snu bardzo ważna jest również regularna aktywność fizyczna. Regularne uprawianie sportu sprzyja w walce z bezsennością, o ile nie zdecydujemy się na bardzo intensywny trening wieczorem. Aktywność fizyczna późną porą sprzyja bowiem nadmiernemu pobudzeniu organizmu i może niestety utrudniać zasypianie. Optymalne postępowanie to umiarkowana aktywność fizyczna w ciągu dnia, natomiast wieczorem najlepiej zdecydować się na kilka relaksujących ćwiczeń rozciągających. Co ważne, przed snem należy unikać picia kawy i mocnej herbaty. Przyjęcie przed snem kofeiny w dawce od 100 do 200, a nawet 600 mg może zaburzyć ciągłość naszego snu. Nie każdy także wie, że przyjęcie dużej dawki kofeiny, czyli np. 600 mg, co odpowiada kilku filiżankom kawy, może zakłócać sen u osób predysponowanych nawet wtedy, gdy kofeina była spożywana po południu. Dlatego osobom mającym problemy ze snem zaleca się spożywanie kawy wyłącznie do wczesnych godzin popołudniowych. Są to jednak bardzo ogólne spostrzeżenia i należy uwzględnić jeszcze osobniczą wrażliwość na kofeinę. Istnieją bowiem osoby, którym nawet wypicie tuż przed snem filiżanki kawy nie zakłóci odpoczynku nocnego. Nie pozostaje zatem nic innego, jak bacznie obserwować swój organizm. Zalecenia dotyczące higieny snu sugerują unikanie stosowania alkoholu i także nikotyny w celu promowania lepszego i zdrowszego snu. Zwodnicze jest jednak przekonanie, że trochę alkoholu przed snem pomoże nam zasnąć. Wszystko jak zawsze rozbija się o ilość. Owszem, początkowo sen może być głębszy, jednak metabolizowaniu alkoholu towarzyszyć będzie spłycenie snu w kolejnych godzinach. To niestety oznacza wybudzanie się lub płytszy sen. Wyjątkiem wydaje się być tutaj piwo. Ten napój alkoholowy stanowi źródło naturalnej melatoniny, która jest hormonem snu. Zatem może ułatwić zasypianie. Ale to nie jest reklama piwa, czy też zachęta do jego picia, to jest tylko stwierdzenie faktu naukowego. A skoro już jesteśmy przy hormonie snu, czyli melatoninie i jego naturalnych źródłach, to idealny moment, aby przedstawić strategie żywieniowe promujące lepszy sen. Doskonałym wsparciem ułatwiającym nam zasypianie są produkty, które zawierają w sobie melatoninę, czyli powtórzę raz jeszcze, hormon snu, lub też pośrednio wpływające na zwiększenie poziomu tego hormonu. Najbogatsze źródła melatoniny w diecie to warzywa takie jak szparagi, ogórki, brokuły, pomidory czy też nasiona strączkowe. Z kolei najbogatsze w melatoninę owoce to wiśnie, winogrona i truskawki. Hormon snu znaleźć można także w orzechach, zwłaszcza w pistacjach, kolejno w grzybach, słoneczniku, w siemieniu lnianym, w drożdżach, w mleku czy też olejach roślinnych i uwaga, w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia. Oczywiście melatoninę możemy znaleźć także w suplementach diety. Zalecane dawkowanie takiego preparatu to od połowy do 5 mg dziennie. Warto suplementację melatoniny zacząć od niższych dawek, np. od 1 mg i w razie potrzeby stopniowo ją zwiększać. Pamiętajmy, preparat zażywamy na 1 godzinę przed snem. Kolejny sposób na udany sen to napary ułatwiające zasypianie. Wymienić tu można melisę, szyszki chmielu, rumianek, rozmaryn, lawendę czy też pasiflorę. Rośliny te umożliwiają skuteczną walkę ze stresem, pozwalając skutecznie wyciszyć organizm. Ponadto zioła te pomagają zredukować somatyczne objawy przemęczenia i nerwowość, takie jak kołatanie serca, drżenie rąk, bóle głowy czy też żołądka. Dzięki takiemu kompleksowemu działaniu wspomniane zioła ułatwiają wieczorne zasypianie i przespanie całej nocy.
Dla przykładu, w badaniach klinicznych sen wspomagał rumianek w ilości 400 mg dwa razy dziennie, kolejno kozłek lekarski w ilości od 400 do 900 mg na dobę. W przypadku chmielu warto zażywać od 1 do 2 g ekstraktu na godzinę przed snem. Omawiając naturalne sposoby na udany sen, nie sposób nie wspomnieć o witaminach i składnikach mineralnych będących sprzymierzeńcami spokojnego snu. Doskonałym przykładem jest na przykład magnez, przyjmowany w dawce 500 mg dziennie, a także cynk, zażywany w dawce 11 mg na dobę. W promowaniu snu dobrej jakości może być pomocna także witamina B6, którą najlepiej przyjmować jest łącznie z magnezem, gdyż związki te wykazują działanie synergistyczne, a witamina B6 promuje komórkowy wychwyt magnezu. Zalecane dawkowanie tej witaminy to od 100 do 300 mg na dobę. Na koniec zaznaczyć należy, że jakość snu wspiera także wapń, pierwiastek, który warto przyjmować w dawce 500 mg dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. I była to ostatnia informacja w dzisiejszym odcinku. Życzę Państwu wspaniałego dnia i wszystkich przespanych nocy od tego odcinka. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.